Siema, dzisiaj sobie pogramy w Crowfall, czyli jest to takie nietypowe MMO z dużą ilością craftingu, zbierania, grindu. Ja bym to porównał do takiego Albiona 3D. Tyle, że tutaj nie ma full loota po śmierci, z tego co wiem. Okej, także zaczniemy sobie od stworzenia postaci. Mamy tutaj kilka raz, do przypisanych kilka klas. Wiadomo. Niestety nie każda rasa może być nie każdą klasą. Także trzeba tutaj sobie wybrać mądrze. Nie wiem w sumie, kim ja bym chciał zagrać. Grałem Assassinem i Assassinem mi się tak średnio grało. Co ma druid? Nie, może Ranger jakiś? Duelist? O, może Duelist? Ale słabo, nie podoba mi się taka rasa. Jest jakaś inna? Kurde, nie ma. Tylko taki może być duelist. Oczywiście to, co zapomniałem powiedzieć, to gierka jest w becie, także nie wszystko to, co zobaczycie teraz, będzie podczas release'u gierki. Niektóre rzeczy mogą ulec zmianie. Tak samo trochę rzeczy może się zmienić. Trochę rzeczy mogą dodać. No, tak więc tutaj mamy mojego Syna, tutaj mamy jakiegoś Minotaura Championa, który chwilę grałem. Także wbiłem 20 poziom, nie jest taki super wysoko. Nie wiem, jaki jest maksymalny level. No i teraz sobie wybieramy serwery. Tutaj mamy swój serwer, taką swoją wysepkę jakby. Tutaj zaczynamy, później idziemy na Faction versus Faction. I tam teoretycznie może być Open PvP z przeciwną frakcją. Ale aktualnie jest chyba za mało graczy i Guild versus Guild. Dobra, tak więc wbijamy sobie nie na ten serwer. Na ten serwer Starting Worlds. Nie oczywiście na europejski. Dobra, jesteśmy w gierce. Tutaj mamy drzewko talentów, które rozwijamy po wbiciu levela. I tutaj mamy punkciki, które też będziemy rozdawać. Bo to działa tak, że za level na zmianę dostajemy raz 10 punktów do rozdania. Oraz dostajemy punkcik do drzewka talentów. Okay, także idziemy sobie z chłopem pogadać. Jedno, co jest na pewno do poprawy, to są animacje skilli, bo są słabe. To znaczy, słabe. Jakby ich wcale nie było. Okej, czy mamy takiego dasha? Każda postać ma jakiegoś dasha. Z tego, co zauważyłem. Championem, jak grałem, to miał chyba nawet dwa dasze. Tak sobie gadamy z chłopem. Dobra, no i nas prowadzi. U góry mamy napisane, gdzie mamy iść. Aha, musimy sobie dodać tutaj. Dobra, także teraz sobie oddajemy kuścika. No, tutaj mamy napisane, że mamy iść za znakami zapytania. Później dostaniemy mounta. Gdzieś tak chyba myślę, że koło 8 levela. Póki co niestety musimy z buta biegać. Ale trochę biegania będzie, przynajmniej na początku. Jest bardzo dużo biegania. Dobra, oddajemy sobie kuścika chłopowi, no i musimy lecieć dalej, 90 metrów. A, bo musimy zabić dwa wilki, okej. To widzimy się na wilkach. Dobra, mamy wilki, także zobaczymy sobie, jak wyglądają nasze spele. Czyli tak, autoataczki, jedynka, dwójka i trójka. Tak średnio to wygląda. Mam wrażenie, że te spele w ogóle damage nie biją, ale... Być może tylko moje wrażenie. Dobra. Mamy kościka zrobionego. Oczywiście później jeszcze będziemy mogli zabite mopki oskurować. Tyle, że aktualnie nie mam nożyka do tego. Nie moglibyśmy wbić sobie trzeci level.
Aby nie było takie głupie. Kurde, ale mocno bije. Więcej niż mój asasyn. Dobra, jeszcze jeden wilk. Trzeciego levela tutaj, tego sobie zabijemy. Okej, okay, mamy trzeci level. I tym razem mamy do rozdania punkciki. Także tak, tutaj mamy attack power, to ja bym poszedł 5 w to. Zwiększa nam się 10. 2 w HP. Może trochę w strange'a. To nam da damage bonus. Dobra, także wbiliśmy trzeci level i biegniemy oddać questika. Dobra, oddajemy. No on tam no właśnie tutaj mówi, że właśnie te punkciki mamy sobie rozdawać. Dostaliśmy bandaże. Bandażami się ogólnie leczymy i to trwa chwilę. Ja muszę sobie tutaj przełożyć. To był nasz questik. Okej. Okay. O, teraz z tego co pamiętam to chyba muszę użyć? Nie, dobra, muszę lecieć po prostu dalej. 200 metrów aż. Czyli musimy lecieć tutaj. To jest ogólnie mapka. Tak wygląda startowa lokacja, pierwsza. Później mamy mapę świata. I w tym świecie, gdzie jesteśmy, to mamy mopki od 10 do 18 poziomu. Czyli tutaj. Tutaj się kończą nasze kwestiki. Chyba gdzieś tam na 18 poziomie. No i już później nic nas nie prowadzi za rączkę, czyli grindujemy, zbieramy surowce, kraftujemy ekwipunek. No i tak chyba wygląda endgame. Później są siege, wojny o forty, ale to później zobaczymy. Dobra, tu już jesteśmy prawie. Pyk. Teraz będziemy mieli chyba kraftowanie jedzonka, z tego co pamiętam, bo tu po prawej u góry mamy takie jedzonko. Jeszcze nie wiem, za co to jedzenie odpowiada. Ale prawdopodobnie... Albo za regenerację staminy, albo za regenerację życia. Dobra, jedzonko mamy gotowe. Pogadaliśmy sobie z chłopem, no i musimy być dalej, 120 metrów. Nie wiem jaki mam kół, co mam pod kół? A. Okej. Okay. Pod kół zakupuje się pod ziemię. Lol. Ja w sumie mogę tak biegać, ale fajne. Dobra, wychodzimy z tego. Oddajemy kolejnego kuścika. Harvest Wood. Aha, czyli dostaliśmy tutaj siekierkę. I musimy iść pozbierać drzewo. Tylko ja sobie jeszcze tutaj jedzonko dam na quick slota. Ten chłop mnie zaatakuje? Nie. Dobra. No i tak wygląda zbieranie surowców. Czyli gamy sobie siekierką w drzewo. To się nie chciało zebrać. Wraz ze zbiorę jeszcze jedno, może. Może się przyda. Póki co na początku bardzo przypomina Albiona, przynajmniej dla mnie. Dla kogoś, kto grał w Albiona, też może przypominać. Okej. Okay. I teraz co musimy zrobić? A, musimy skraftować nożyk. Czyli tak, potrzebujemy 3 drewna po prostu do tego. Klikamy prawy, pyk, skraftowany nożyk. Kościk zrobiony na szybkości. I teraz musimy iść 120 metrów znowu. A ile on nam da expa? O, i teraz możemy sobie na przykład... O, coś się popsuło. A, battle, musimy zniknąć. Okej. Okay. I teraz możemy sobie oskurować to, co zabiliśmy. I wylatuje skóra. Co ciekawe, te skóry na razie... A, nie, da się pozbierać, okej. Okay. Czyli teoretycznie ktoś nam może podbić i ukraść. I trzeba... Najlepiej jest przerywać, jak wylatuje skóra, nie? Dobra, no i mamy skórę. Zebraliśmy sobie troszkę. Lecimy do kolejnego gościa. I te questy nie są jakieś wybitne na początku. Czy te questy to też taki tutorial, nie? Żeby poznać gierkę i tak dalej. Mieliśmy prawdopodobnie questę, żeby odskurować moby. O, i tutaj jak chcemy wbić level, to możemy dawać różne itemy. I
Niektóre są specjalnie do tego, sacrifice item. Pyk. I dostajemy za to expa. Może wbijemy sobie piątkę, o. Pyk. No i mamy piąty level. Super. Czyli tak, znowu sobie dajemy 5 tu. I damy sobie teraz 5 tu. Dodatkowo jeszcze mamy talent do rozdania. O. To jest ciekawe, bo tutaj nie mam pojęcia w co iść. Rapid shot. Okej. A co mamy tutaj? Cheap shot. Single target tutaj jest. A to chyba nie. Dobra, chyba pójdziemy w to. Tutaj mamy kolejne statystyki. Okej. Czyli jeszcze musimy wybić jeden albo dwa levele. Co tam zrobić? No, zrobiłem to chyba, czy nie? Aha, bo ja hajda muszę tutaj oddać. Dobra, pyk. To był nasz questik. Dobra, no i teraz musimy iść niestety kolejne 200 metrów. Dostaliśmy buty, sobie założymy. I nic więcej, okej. Zjemy sobie jabłuszka. No i co? I widzimy się przy NPC-ku przy kolejnym kryściku. Okej, teraz musimy się przedostać aż... Nie widzę, bo kurde niebo zasłania. 300 metrów dalej, tyle że po drodze no będą nas mobki atakować, także... Musimy je zabić. Nie ma innej rady. To całkiem przyjemna walka jest z tą postacią. Są chyba jakieś buffy. Chciałbym poczytać o tym. Dobra, mamy oczywiście ucieczkę ze stuna. Jak klikniemy trójkę. Jak klikniemy R, znaczy się przesunie. Ogólnie to działa tak, że... Jak to pokazać? Tutaj jest taki mieczyk. Nie mogę tego pokazać. Wbity w dół i tam się ładują takie gwiazdeczki. Jak te gwiazdki mam naładowane, to im więcej mam tych gwiazdek, tym więcej moja trójka bije. To już zauważyłem. Czyli teraz mam full, to trójka uderzy za 280. A teraz spróbujemy przy dwóch gwiazdkach, bo teraz mamy dwie. Pyk. 98 tylko. Także trzeba to ładować i dopiero wtedy trójeczkę klikać. To będzie najbardziej efektywne. No i przy okazji chyba level set tutaj też wbijemy. To prawie masztujemy te moby, kurde. Fajnie, bo czuć dużo większy damage niż asesynem, którym grałem. Dobra, uleczymy się. Tak się używa bandaży, nie możemy nic zrobić. Niestety podczas leczenia się bandażami nas podhaczył. Knight jakiś. Jak działa to? A, nie mogę. Aha, bo to też musi być naładowane. Okej. Okay. Teraz mamy na fulla. Ale mało to bije, mniej niż trójka. Chyba lepiej tu trójkę używać. Dobra, zostaliśmy level, czyli mamy kolejny talent. Dobra, pójdziemy sobie w to. Dobra, dostaliśmy skilla. Zobaczymy jak to działa. Nie mogę tego użyć, nie wiem czemu. Aha, bo ja muszę mieć dual pistolet, żeby to użyć. Okej. Okay. Ale żadnego pistoletu nie mam. O, armorek. Tylko nie wiem, czy dropnęliśmy go, czy z misji. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Dobra, czyli musimy ogarnąć sobie pistolety. Żeby użyć naszego nowego skilla. A tam dalej chyba też było pod pistolety. Wszędzie chyba jest pod pistolety, ogólnie ta postać. Z tego co widzę. Tutaj jest pod ten. Pod mieczyk. Czy musiałbym polecieć tędy? Nie wiem, zobaczymy jak znajdę pistolety, zobaczymy na ile... Na ile opłacalne one są do używania po prostu. No i doszliśmy sobie do kuścika.
Gadamy z chłopem. I oczywiście musimy wracać 700 metrów. Chyba, że dostaliśmy teraz portal Alp. I następnie po prostu z powrotem. No, tak jak mówiłem, jesteśmy z powrotem, musimy przejść tylko jeszcze 100 metrów. Okej, okay, teraz dostaliśmy takiego kościka, że musimy wejść do takiej jakby dżungla w otwartym świecie. Nie chciałbym tu spaść, bo to prawdopodobnie może się skończyć śmiercią. Czy ja to przeskoczę? Tak, okej. Okay. Więc musimy iść aż na sam początek. To będzie kilka mobów i tam musimy pogadać z NPC-kiem. Gdzie tu jest początek? Tego dżungla? Halo? Okej, okay, udało mi się znaleźć wejście. Więc fajnie. Nie umrę na pewno. Ja w ogóle jakiś chłop zbiera sobie coś. Kamienie chyba? Dobra, a my idziemy tutaj. Tu będzie za chwilę kilka mobków. Które no, dosyć w sumie mocno biją z tego co pamiętam. O, są pierwsze mobki. Zobaczymy. Blokujemy się. Dobra. Jak grałem asasynem, to były ciężkie. I biły trochę. Ale jak gram teraz z tym chłopem, to... To jednak nie. To jednak nie są takie mocne, jak myślałem. Całkiem łatwo to poszło. Jeszcze mamy dwa do zabicia i tam musimy pójść. Dobra, wychodzimy ze stuna. Trójka. Już ta moja trójka to chyba nie jest OE niestety. Dobra. 80 jak spadawały, to chyba nie jest jakoś super dużo. 1000 potrzebujemy na level. Ten dał 28 na przykład. O, i dały takie pyłki, takie jakieś kryształki. One są potrzebne później do craftingu. Kwipunku, także na pewno się przydadzą. Dobra, gadamy z chłopem. Czytamy książkę. A tu nic ciekawego się nie dowiedzieliśmy. No i wracamy do niego. Okej, okay, co dostaliśmy? Nic nie dostaliśmy. Fajnie, i teraz 300 metrów musimy iść. Musimy iść tutaj. Nie wiem, czy nie byłoby szybciej, jakbym zrobił. Jak się tam po prostu tepnę i tyle. No, także widzimy się pod NPC-em. Dobra, jednak wyszło na to, że tepnięcie się to był bardzo dobry pomysł, bo dużo szybciej to poszło. O, tutaj w ogóle mamy swoją skrytkę na przedmioty. Fajnie to zrobione. Fajnie to wygląda, bo podchodzimy sobie do skrzynki i otwieramy. Wiem, o, z tego co widzę, to jest. Skrzynka jest włączona na wszystkie postacie. Bo są itemy z mojej poprzedniej postaci. Okej, okay, musimy 100 metrów wrócić, ale jeszcze trzeba sobie rozejść statystyki. Damy 2 w Stręża, 3 w Dexa i 5 w HP. Powinno być git. Powiedzmy. Mam taką nadzieję, że będzie git. Zaraz będziemy mieli kolejny level, czyli będziemy mieli talent do rozdania. Prawdopodobnie po tym queście. Teraz zobaczymy. Dajemy kościka. Tak, mamy level upik i mamy talent do rozdania. Teraz tak, albo pójdziemy w to, albo pójdziemy w staty. Blitzur, stealth, attacks. Ja stealtha chyba nie za bardzo będę chciał używać. Ewentualnie poszedłbym w to i w to. Które to by było fajne. Czy ja mogę to jakoś zresetować? Chyba nie. Ja bym sobie poszedł w to, tutaj i tu, zamiast tą górą.
Dobra, najwyżej stracę trochę punkcików, ale pójdziemy sobie w to. To wygląda chyba najlepiej. Stracimy kolejnego shota, no ale niestety nie mamy. Sam armorek, który jest taki sam jak mój. No, totalnie. Okej. Musimy teraz iść tam. Wydaje mi się, że za niedługo powinniśmy dostać mounta. Jakoś. Nie, nawet czy nie teraz? Chyba idziemy do NPC-a? Tak. Teraz dostaniemy kunia chyba. Zaraz zobaczymy. Stable Master. Pyk, tak, dostaliśmy konika. Okej, zakładamy go. No i pod o. Stamonujemy naszego konia. Dosłownie tak, walbionie. Okej. No i git. Jedyne co mnie irytuje, to jak będziemy na momcie i zakończymy, oddamy questa, to zrzuca nas z tego momta. To jest irytujące, moim zdaniem. No dobra, no tak jeździ kuń. Też nie jest jakoś super szybki, ale wydaje mi się, że jest szybciej niż na nogach. Dobra. Jedę sobie oddać tego kościka i widzimy się w kolejnym filmiku. Elo.